Noc Tysiąca i Jednej Baśni to wydarzenie, które noc przed Andrzejkami odbywa się w starych murach, w starej części Centrum Kultury Zamek. Możemy oglądać bajarzy z całej Polski. Są baśnie dla tych młodszych i dla tych trochę starszych w późniejszych godzinach. My oczywiście tutaj byliśmy. Zobaczcie relacje Kontry TV. Na Nocy Tysiąca Jednej Baśni. To już, moi drodzy, czwarte spotkanie z Nocą Tysiąca Jednej Baśni. Właśnie Noc Tysiąca Jednej Baśni powstała po to, żeby właśnie pokazać, że każdy może być tym opowiadaczem. Grupa baśnie właśnie, oni już od ponad roku działają na terenie Poznania i nie tylko. A właśnie kiedy zorganizowana ta noc, to każdy może się zgłosić wśród tych osób, które zawsze przychodzą i słuchają. I my wtedy też możemy poczuć się jako ci opowiadający, nie jako ci, którzy tylko przychodzą i słuchają. Noc Tysiąca Jednej Baśni jest okazją do tego, by się spotkać i wspólnie poopowiadać. I tak jak ludzie spotykali się kiedyś i razem bajali, czy bajdurzyli, czy po prostu opowiadali sobie, co się wydarzyło, my robimy to samo. Coś, co jest też dla nas ważne, to jest to, że cała inicjatywa jest charytatywna, że cały dochód z wydarzenia jest przekazywany w tym roku na jedną z podpoznańskich rodzin zastępczych, która jest w bardzo trudnej sytuacji i dla nas jest to bardzo, bardzo cenne. Nie odnoszę swoje kapcie, w ogóle się nimi nie zajmował i nie zauważył czegoś, co ja wam powiem. Nie zauważył, że te kapcie były małżeństwem. No, jeden z tych kapci był bardziej zaokrąglony i zawsze trudniej wchodził na nogę, bo był trochę mniejszy. To była pani kapeć. A drugi kapeć był wielki, często spadał z nogi, bo był za luźny i to był pan kapeć. Naprawdę tak było. Tutaj w grupie gramy przede wszystkim muzykę ilustracyjną, no ale ona jest na podstawie głównie muzyki średniowiecznej albo takiej ludowej. Czy gra, która ma wyrażać baśnie, bo też tak na początku było powiedziane, że wy ilustrujecie dźwiękiem, czy to jest trudne, czy łatwe? No, dla wielu osób to jest trudne, więc tak naprawdę nie każdy, kto potrafi grać na instrumentach, będzie w stanie zilustrować baśń muzyką. Nie było wspólnej próby, dlatego też, że jest ktoś z Krakowa, jest ktoś z Warszawy, nie byłoby możliwości się razem spotkać, ale też nie o to chodzi, bo bajanie to jest po prostu spotkanie. Jak spotykamy się z ciocią przy stole, to nie mówimy: ciociu, to ja ci najpierw przećwiczę, co wydarzyło mi się wczoraj, a potem ci opowiem to tak, żebyś była zadowolona. No to tak nie wygląda i też nie o to chodzi. I na tej rzece przypłynąłem do ciebie. Wielu historii nie znam. Niektóre są mi znane, bo sama je opowiadałam, bo je czytałam, ale to się okaże i to chyba o to chodzi. I to jest magią tego wydarzenia, że wszystko może się zdarzyć i że nikt nie wie, co będzie dalej.